Witajcie w kolejnej zimowej odsłonie od pytajek. Dzisiaj, słuchajcie, takie pytanie dla was. Takie zdanie. Czy masz dzieci? Czy ty masz dzieci? I teraz jest pytanie. Znaczy wersja niemiecka brzmi hast du? Hast du? Ja wiem, że widzicie hast du, ale w wymowie tego nie robimy specjalnie tych dwóch dźwięków. Tylko hast du. Nie hast du, tylko hast du. Hast du? I teraz tak. Hast du Kinder? Hast du die Kinder? Z tych dwóch wariantów. Nie szalejmy za dużo. Które będzie najlepsze, słuchajcie? Czy masz dzieci? Oczywiście. Hast du Kinder? To jest wersja prawidłowa. Hast du Kinder? Dlaczego? Bo gdybyście użyli di, które jest w jakiś sposób uzasadnione, ponieważ rodzajnik, ponieważ kinder, liczba mnoga, ma zawsze rodzajnik di, liczba mnoga, nie? No to nie może być, ponieważ di oznaczałoby jakby w kontekście, że czy masz te dzieci? I ktoś dopytuje te, czyli jakie? Które te? Tak jakby o jakieś konkretne dzieci by chodziło tutaj. A tu nie chodzi o jakieś konkretne dzieci, tylko w ogóle. Hast du Kinder? Nie? Jak by zabrzmiała reakcja? Ja nie mam dzieci. Ich habe. Co to będzie? Kein, keine czy keinen Kinder? Nie mam dzieci. Ich habe keine Kinder. Keine będzie wersją prawidłową. Dlaczego? Ponieważ dzieci, liczba mnoga, ma rodzajnik di. A jak ma di, to jedyną negacją to jest keine. Ich habe keine Kinder. Nie mam żadnych dzieci. Dobra, wszystko. Kolejny vlog. Do jutra. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.